na początku jak pan ocenia to, co się za nami tutaj dzieje, bo pierwotnie wiemy, że ta inwestycja miała ruszyć szybko, ale chyba strefa jest cierpliwa i jak tutaj odbiera ten postęp pracy i ten zakres, który się teraz odbywa? Bardzo pozytywnie, bardzo cieszymy się, że tutaj współpraca inwestora, miasta Grudziądza oraz zachęta właśnie w postaci decyzji o wsparciu ze strony Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej doprowadziła, że ta inwestycja już teraz bardzo szybko rośnie i w połowie przyszłego roku ruszy już zakład produkcyjny. Mhm. Czy tutaj jest jeszcze miejsce na jakieś inne firmy w tej części strefy i czy są jakieś wobec nich plany? A oczywiście posiadamy jeszcze grunty i będziemy też zachęcać do inwestowania w tym terenie. Pracujemy nad tym jako Pomorska Strefa Ekonomiczna. A czy są jakieś konkretne rozmowy z jakimiś konkretnymi firmami, czy na razie tak ogólnie tutaj pan powiedział? Mamy zainteresowanych. Zawsze inwestorzy, którzy chcą takie grunty, poważnie rozmawiają, ale jeszcze na razie jest to w sferze pracy. A czy fakt, że ktoś tutaj buduje i że firma powstaje, to jest taki argument zawsze dla innych z doświadczenia, że wtedy, że to nie jest teren pusty, tylko już ktoś tutaj działa? No oczywiście, jeżeli jest infrastruktura i już pojawiają się pierwsi inwestorzy, to rzecz jasna jest to zawsze w tym momencie dla innych inwestorów, jeżeli jest jeszcze tutaj, są jeszcze tutaj areały, które można zagospodarować, to to zainteresowanie rośnie oczywiście. No i nie ukrywamy, że jako strefa będziemy się starali, żeby inwestorów było tutaj więcej. Jeszcze chciałem zapytać o teren strefy po drugiej stronie Grudziądza, przy zjeździe z autostrady A1. Co tam się teraz dzieje, na jakim to jest etapie wszystko? Teraz jeszcze dopinane są sprawy administracyjne i tam Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna jako własną inwestycję będzie budowała hale produkcyjne, które będziemy się starali właśnie małym i średnim przedsiębiorcom wynajmować. Prace budowlane powinny ruszyć na wiosnę. Teraz jeszcze są dopinane ostatnie kwestie tutaj administracyjne. Na jakim etapie jest inwestycja? To, co za nami widzimy, nie wiem, procentowo czy jakościowo, czy to jest początek? Inwestycja jest na etapie wykonania i finalizacji montażu konstrukcji prefabrykowanej. W przyszłym tygodniu przystępujemy już do prac pokrywczych oraz okładziny ścian zewnętrznych. Na bieżąco jest realizowana instalacja wodna, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja kanalizacji deszczowej. Do kiedy macie mieć to gotowe? Wszystko na tip-top? Stan surowy zamknięty planowany jest na koniec roku, natomiast zakończenie prac kwiecień przyszły rok. To jeszcze proszę powiedzieć, jakie tu elementy, bo ta hala to jest głównym elementem, ale nie jedynym, który tu na terenie powstaje, tak? Obok mamy budynek biurowy przeznaczony dla personelu i szkolenia obsługi tego zakładu produkcyjnego. Przy budynku hali, czyli za nami mamy halę produkcyjno-magazynową, przy budynku mamy budynki socjalno-laboratoryjne, po drugiej stronie kotłownia z elementami zasilania całej hali. Można powiedzieć, ile osób tak średnio czy na dzisiaj pracuje tutaj na terenie? Na tą chwilę pracuje około 50 osób, natomiast z chwilą rozpoczęcia prac pokrywczych i okładzinowych ilość się zwiększy do około 80 pracowników. Tak, no wiem, że inwestycja pierwotnie miała ruszyć szybciej, rusza teraz, jak pan prezydent ocenia to, co się z nami dzieje i podsumowuje to, co się dotychczas tu bardzo wydarzyło. Się cieszę, że ten teren tak się szybko zapełnia i to jest kolejna inwestycja w tej strefie przemysłowej. Praktycznie ta strefa jest już, można powiedzieć, w 80-90% wypełniona. Pozostało jeszcze kilkanaście hektarów do zagospodarowania, ale myślę, że te hektary też szybko zostaną zabudowane. Impuls do rozwoju akurat tej części strefy niewątpliwie dała inwestycja drogowa, która powstała kilka lat temu. Inwestycja, którą realizowaliśmy w porozumieniu z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Pomorska Specjalna Strefa współfinansowała tą infrastrukturę. No i dzięki temu między innymi ta inwestycja dzisiaj powstaje. To są kolejne miejsca pracy, to są kolejne wpływy podatkowe do budżetu miasta.
No i musimy teraz myśleć o kolejnych terenach inwestycyjnych. Strefa jeszcze dysponuje 15 hektarami bardzo dobrze zlokalizowanymi przy węźle autostradowym. Także myślę, że ta inwestycja, tym razem własna strefy, ruszy niebawem. Trwają procedury, trwa postępowanie, które toczy się w celu wydania pozwolenia na budowę, a więc myślę, że w ciągu najbliższych miesięcy ta inwestycja zostanie wkopana tam przysłowiowa łopata. A jak pan prezydent mówi o kolejnych terenach, to tylko chodzi o strefę, czy jeszcze też jakiś inny na przyszłość miasto szykuje już? Jest jeszcze około 100 hektarów w granicach miasta, które w planach zagospodarowania przeznaczone są pod przemysł i logistykę i będziemy starali się te tereny uzbroić i przygotować pod kolejnych inwestorów.